Cześć, słuchajcie, właśnie dostałem zlecenie przez radio misji pobocznej pomocy ratować cywili przed, nie tylko ich, przed rewenantami, więc pędzimy, aby ich unieszkodliwić, uratować cywili. Oczywiście, chyba że zginę po drodze, no to wtedy wiadomo, to się nie uda. Nie, ja mam czasu Marianki na zabawę z wami. Tą latarkę. Nie miałem tego w planach, no ale jak trzeba pomóc, to trzeba pomóc. A, bo jest ten daszek, dobra. To tędy może? O, zapomniałem, że umiem biegać po ścianach. Nauczyłem się ostatnio. Ale, weź, tu wejdź i tu przeskocz, tu. I daleko jeszcze? 187. Strasznie daleko to przeżyłem. Jak miło. Nie. Tu dołem mi teraz radę, ale to jest tylko barierka. Poradzimy sobie z nią. Ja nie wiem, czy jest przejście, to nie będę kombinował. O, mam jakiś wiatraczek. Spoko loko. To później się tym zajmę. Tu co jest? 13 metrów, nie pokazuje co. Co to bez sensu. No dobra, już praktycznie ich mamy. Chyba już widzimy, widzę tą miejscówkę. A, no bo to jest ta wyspa, gdzie byliśmy. Tylko muszę... Okej. A, tu są renegaci. Ja muszę się... Cześć. Jest tu coś. No możesz po tym wejść, Aiden, prawda? Nie planowaliśmy teraz przerwy, Aiden. Nie wierzę. Dobra, udało się. Dobra, i chyba został tylko pan duży. Kopiesz ty. O, chyba ty jeszcze został? Tak, ognisko też jest przeciwko mnie. Ene duo rike pake, giniesz ty. Nie, coś tu jeszcze musi być, kurde. No patrz, jeździ mi teraz opis, uciekał. No i przewaga nad dużym jest taka, że on tu nie wejdzie.
we środek, jak tam coś się nie rzucił, ale teraz wystarczy. Ja sobie kucnąłem. Zapomniałem, że to nie na raz się kończy. I bach. No i poszło. Całkiem w sumie łatwo, przyjemnie. No, dziś nam już niepotrzebne, jeszcze nie skorzystamy, bo trzeba w kogo walić. No dobra, ale wykonaliśmy, słuchajcie, szybko kościka, więc fajnie. Możesz wyjść, już nic ci nie zrobią. Co się stało? Po prostu pracowaliśmy i napadli na nas. Rzucili się na zapasy i nikogo nie oszczędzali. Nie zabili wszystkich. Gdzie są pozostali? Nikogo nie widziałem. Widać ich zabrali. O Boże, Maria. Robert, zabrali moich przyjaciół. Słyszałeś o atakach na inne obozy? Słyszałem o ocaleńców z obozu na południu, że ich też dzisiaj napadli. Zabrali jedzenie silnych młodych mężczyzn. Podobno werbują do armii. Każdy dobrze wie, że renegaci to wredne skurwysyny, ale do tej pory trzymali się od nas dala. Wiesz, gdzie zabrali twoich przyjaciół? Niedaleko stąd jest granica między terenem rzeźnika a naszym. Renegaci mają tam swój obóz. Pomożesz im? Błagam. Stróżu prawa to nie uświadczysz. Nikt im nie pomoże. Spróbuję. Dziękuję. Uważaj na siebie. Na tej trasie mogą mieć posterunki. Poprowadzę cię przez radio. Mam na imię Kasper. Spoko, Kasper. To jest koniec? A nie, widzicie, to jest dłuższa misyjka. Nie ma tak, że 5 sekund i teges i koniec. Nie, trzeba uratować do końca. Jak już zaczęliśmy, to musimy ratować do końca. To jest świetne. Jak umiał latać na tej lotni, no to kurde, bo w ogóle wypadł. Czy jest ten, to co jest tu? Czekaj, gdzie? O właśnie. Czy dobry panów? Czekaj. Wchodzę, że miałem tu piętro niżej w ogóle. O, gdzieś tu. Nie wchodzi. Tylko tu są zarażeni, a nie te młotki. Przecież to mieliśmy trafić do renegatów. Trochę nie rozumiem. Ale widocznie nie muszę. Sorry. Chyba. Czy to po prostu nie tu? No właśnie. Bo to jest tam, ale jakby za ścianą. O, to jest tutaj. Ten ocalenie miał rację. Coś to jest zajebiście nie w porządku.
Pierwszy posterunek. Nie widzę twoich przyjaciół. Taki kurek jest pełen? Cholera. Jestem w drodze. Nie, nie rozumiem. Mówiło się, że renegadzi są niebezpieczni, ale on radny trwało na wyższej środku. Tak, ja tutaj nie pali. Czekaj, ciepło. Kurczę, musimy mieć jakiś handelek, a nie ma gdzie. Może niedługo się dowie. O, to idzie. Tego też nie przewidziałem. Wiecie co, nie wiem czy nie iść na wiatrak. Zrobiłem się małą przerwę może w tym, bo potrzebujemy wiatraka z takiego powodu, że po pierwsze idzie noc, zaczną się pościgi. Ciężko już wtedy wykonać jakiekolwiek zadania. Widzę wiatrak. Nigdy nie trafiłem się w tą linę spadając, nie? No czemu to się tak z wysoka trochę spadliśmy? No, jeden przesadzasz, jak zwykle przesadzasz. Spadłeś, kurde, tylko trochę. Tu zaraz giniesz. Tu dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Gdzie wywaliło? Aha. Dobra, zrobimy sobie wycieczkę, odkryjemy milion rzeczy. Dzięki. Ale to niewielkie pocieszenie. Ja widzę tu. Możemy temu coś zrobić. Odezwę się. Dobra, na początek zrobimy sobie dzień. Opaj. Tak jest. I idziemy spać. Najpierw uratujemy tamtych, a do misji głównej wrócimy później, tam mamy czas. Najgorzej, że mamy ekwipunek pełen, to jest mega lipa. Nienawidzę tej wody, jaka ta woda jest beznadziejna, nie? O, inhibitor. O. Jest tu jakoś, to się otwiera? Ja tam otwarta. Weź do góry podpłyń trochę. Dobra, weź wypłyń, bo się utopimy jeszcze. Dobrze, pływanie zwykłe nie wymaga wytrzymałości, bo sobie nie pomyślałem o tym, żebym się utopił. Nie no, weź, proszę cię. Nie rób scen. Nie, musimy opróżnić ten ekwipunek, bo przecież szkoda robić misję. Dostaniemy jakieś rzeczy, a one przepadną, bo kurczę, nie będzie jak. O, to jest latanie. Myślę, że sobie weźmiemy. Dobra, później tam inhibitory nie uciekną. Nie, nie wiem, dobra, nie mam co dać. A tu? A tu jest metro, nie, nie. Na metro nie mam czasu teraz. To na pewno nie. Metro to się trochę schodzi. Widzicie, nawet jak klikamy, że ma nas wrzucić blisko misji, to nas wrzuca blisko głównej misji. To, że mamy zaznaczoną w tej chwili poboczną, to ich nie specjalnie interesuje. Dziwne jest to w ogóle, jakby nie może człowiek sam zaznaczyć, gdzie chce, żeby się odrodzić. No nie, to jest dla mnie takie kurde dziwne. Strasznie. Fajnie przebiegnę się, trochę mapy sobie pozwiedzamy, jakieś miejsca się wypatrzy. Generalnie spoko. W sumie zostało 200 metrów, a 200 metrów, no dobra, trochę 300, no. To 300 to w sumie nie jest daleko.
A tu coś jest, ale raczej się nie pokaże tam, bo musimy wejść do góry. Ale no to kiedyś sobie pójdę. A na razie mam mroczny zaułek jakiś. O, tu misja poboczna. No i super, będzie to robić później. Nie, już nie da niebieskie znaczniki, bo i tak ta misja nam się rozwlecze przez mój upadek. Tu jest misja. Do wiatraka jest 137. Tutaj jest ten. Gdzie on jest? Okej, widzę wiatrak. Dobrze. Teraz spróbujmy. Nie da się niestety, tak jak kombinowałem czasami, żeby bezpośrednio. Co to szybciej nie da rady? Ja przyjrzę się, nie wyszłam tyle. Jak się pójść. Cianie do tych wiatraków. Lepiej z budynku da się jakiegoś dolecieć. Nie, on musi za drugim razem, to z tamtego wieżowca co najwyżej byśmy mogli. To można tak szybciej? No spadnie. Dobra. Nie wiem, mam chyba za mało wytrzymałości. Nie będę przedłużał, bo to nie ma sensu. Trudno, nie wezmę sobie ekwipunku. Idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Zrobimy tą misję. Ja wtedy sobie pójdę na spokojnie gdzieś. Rozładuje się. Nie wiem, że dla mnie to jest takie kurcze dziwne, że po tych linach nie da rady się wspiąć. Nie wiem, jest to dla mnie jakieś takie nie w porządku. Czekajcie, bo wlazłem gdzieś, gdzie nie ma drogi jeszcze. Cholera jasna. Jeszcze ich spieszy, to tak jest. Że jest lina, na niej można się tylko bujać, a wspinać się jej nie można. A czasami by to ułatwiło sprawę po prostu. Dobra, to robimy frufru. Czekajcie, nie, to jest niżej jeszcze. To jest jakieś wejście? No nie bardzo. Ale musimy. O, miodek. Miodek bierzemy. Oj, to dwie sztuki ekstra. No, słyszę jakieś rozmowy, ale tu póki co nie da się wejść. Jest jeszcze niżej, ale może tu będzie klatka schodnia, to jest szafa. Nie wiem, gdzie tu klatki schodowej. No nie. Tam musiał. Jak ja tam skoczyć? Jakbyśmy tu poszli. A nie, to tu jednak. Dobra.
Sam święty to nie wzmoli ocaleńców. No dobra, poszukam. Nie wiem, tam to są zombie. Pomocno. Tu też ich nie ma. Mogę się zatrzymać na wniesieniu przy wiatraku na Garden Boulevard. Podpisz się. Jeśli będę to mogło, trudniej będzie ich odbić. Jesteś do góry. Chyba widziałem, kto to był. Ja nie, to jednak nie. Tam, to jeszcze gdzieś się nie. To był ocalęcem. Jeszcze parę lat temu mieszkał w tej okolicy. Przed epidemią był prawnikiem, człowiekiem z zasadami. A potem zniknął. Krążyło o tym dużo pogłosek. Zniknął? Rok temu ukręcił się tu taki ciekawy typ. Mówili, że to jeden z ludzi Rzeźnika. I że swego czasu pracował za GR. Namawiał ludzi, żeby poszli na zapotem. Obiecywał im broń. Ci, którzy go posłuchali, nigdy nie wrócili. Gdy zobaczyłem teraz Eliasza, wyglądał po prostu okropnie. Jakby był czymś naćpany. Jego oczy, aż mnie zmroziło. Nie mieniło tam swojego. Spadniesz do mnie? Idź, frajer. Co jest? A skąd ty się tu wziąłeś? Do rzucenia, jak już się zdarzy skończyły. Znalazłem tu tylko renegata. Czekajcie. Miałem noż już? Nie no, mam jeszcze 11. Fakt, że mało, myślałem, że więcej mam. Sporo ich wyrzucałem, kurczę. Myślałem, że mam ich zdecydowanie więcej. Rozejrzyj się tam i zobacz, jak to wygląda. Nie śmiałem prosić, ale nie poddawajmy się. Pomóż mi, proszę. Dobra, majster, daleko nam przejechać. Aha, to jest już tu już. No dobra, jak jesteśmy tak blisko, chłopie. Co za problemy. Chcemy tylko apteczkę. Okej. I startujemy naszym super samolotem. Czy nie ma? Serio? Nie, nie mam teraz czasu, lecimy w spokój. Się bawić z wami ganianego. A patrz, tędy nie wejdę. To jest trochę problematyczne. No nie, no muszę wejść chyba przez ten budynek. Nie chciałem od razu się ładować na niego, żeby nie walczyć z nimi, ale chyba tak byłoby lepiej. Czy nie, czy tam radę w ogóle wcelować. Albo bym miał na wiadok musiał wleźć. Jany, no idziemy na wiadok. No bo to coś nie, chyba nie dam rady inaczej. Okej.
I jesteśmy. Ale nie denerwuj się. Musimy tylko obozik podbić. To co zachowam na potem. Tak możemy od tyłu ściągnąć. A jeszcze to jest ten, alarm. Coś idzie? Chyba nie, nie? Już mi się wydaje. Tu przyszedłeś. No jeszcze. Świetnie mocno jeszcze teraz, no. Zapomniałem na trzy. Trzeba muszę na chwilę pójść, tak? Jeszcze jedna laga, nie? No właśnie. No weź ją. Aha, tego nie da się wziąć. To był nóż do rzucania. Kurde, ja myślałem, że to ten, nie? No dobra. Aha, oni się przestaną interesować? Aha, spoko, zobaczcie mnie gdzieś. Kurde, ten ma zasięg, nie? To jest samo miejsce na walkę z tym koczkodanem. Okej, zostało trzech. Już po nim on spadnie. Ty się zjadłeś? Nie. Teoretycznie i tak został jeden, więc nie ma kogo wezwać.
Chyba wszyscy. Niezłe pranko. Że za każdym razem, gdy szlachujemy wroga, pochłaniamy jego siłę. Możesz do nas dołączyć, albo jeszcze dziś spotkasz twórcę. Patrzcie, mam lub... A nie, nie mam w sumie. To czuł. Dzięki za propozycję, ale jesteście pokurwieni. Właśnie zajmę się chwilowo uciec. Musimy sobie zrobić przestrzeń do walki. Okej. Okej, jednego mniej. Kurwy, znowu. Masz, zabij go monetą. Co jest? Gdzie moje te? Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. Zejdź po drabince, no chodź. A skoczyłeś? Tak jesteś twardy. Stamina mi się skończyła. Co ty masz? Czekajcie chwilę, przecież ja tu rzucałem te noże. Nie ma ich? Coś z nim stało, już było. Wszystkie wrzuciłem. A jak my stoimy ze złomem? Wytwarzanie 102. Dobra, o, jeszcze mamy 102. Myślałem, że mogę to zabrać z powrotem. Ups. To nie był najlepszy pomysł. Może zabij Eliasza? Aha, i Eliasza jest. A kuku, przyjdziesz do mnie? Spokojnie, bez szajby. Czy co, wy nie wychodzicie stąd? Ja jest całkiem ładnie stracił. Wiecie, chciałem sobie wziął łup w ogóle, nie? No dobra, papa. Ciekawe, zobaczcie, jak oni stoją za sobą, to jeden i drugi traci. Teraz uśmiercimy tego jednego, ale teraz już nie, ciekawe czemu. O. Wydaje mi się, że nieważne w co celujemy, więc zawsze też i tyle samo. Dobra. Gładko poszło. Szkoda, że mamy kupę Eliasza, ale mam nauczkę na przyszłość, że trzeba jednak
Odwiedza się sklepy. Fakt, że nie spodziewałem się takiej długiej misji pobocznej. Dziękuję. Nie zapomnimy tego. Ten jest boczna brama. No dobra. Halo? Tu Aiden. Twoi przyjaciele są sali. Dziękuję, Aiden. Mam ciebie wielki dług. No dobra, udało nam się ukończyć misję Renegaci. Dziękuję bardzo za uwagę. Ogarnę sobie trochę moje wszystkie rzeczy i wtedy wrócimy do kolejnej misji. Trzymajcie się, cześć.